dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego wspólnego raportu. Tak naprawdę mówię wspólnego, ponieważ często podsyłacie mi różnego rodzaju materiały, z których korzystam. I właśnie chciałbym zacząć dzisiaj od jednego z takich materiałów. Otóż jeden z widzów, zresztą znajomy mój, podesłał mi taki materiał. Ja wam przeczytam i za chwilę się wypowiem. Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po wybuchu wojny. Teraz uchwała trafi do Sejmu. Zwolnienie z podatku dochodowego to przywilej dla uchodźców, na co miliony Polaków nie mogą liczyć. A przypomnijmy, że PiS razem z KO, Lewicą, PSL-em i Polską 2000 uchwalił już wielomiliardowe programy socjalne dla uchodźców, w tym 500+, 300+, czy 12 tysięcy złotych dodatku rodzinnego. Teraz może dojść do zwolnienia z PIT, o czym ciężko pracujący Polacy mogą pomyśleć. I pomarzyć, przepraszam. I tutaj jest wypisane co i jak i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu jest napisane, że to jest haniebny projekt ustawy. No gdyby taki był, to jak najbardziej tak. I to jest numer druku 2069. No i moi drodzy, ja to sprawdziłem, bo wiecie, że ja zawsze sprawdzam pewnego rodzaju materiały. Otóż w Sejmie nie ma takiego druku, ani w ustawach, ani w projektach, ani w uchwałach. W Senacie też nie ma takiego. W Senacie najwyższy numer to numer 180, czyli oni praktycznie nic tam nie robią. Rządowe Biuro Legislacji również nie pracuje nad takimi dokumentami. Po co to jest robione? Ja wam powiem, po co to jest robione. Jak ja to uważam, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, jest to robione po to, żeby Polacy się buntowali, żeby się odpalali, bo to jest denerwujące, jak najbardziej tak. Ale po to jest podany ten numer druku, że większość nie potrafi sobie pewnych rzeczy zweryfikować i nie dlatego, że są jacyś ułomni czy coś w tym stylu, tylko po prostu nie wiedzą, gdzie tego szukać, jak tego szukać, bo to poruszanie się po tych sejmowych drukach też nie jest proste, łatwe i tak dalej. Żeby później, jak ktoś takiego posta wrzuci, żeby go łatwo mogli ośmieszyć, że powiedzieć, że to jest ruska propaganda i tak dalej, i tak dalej. Osobiście uważam, że to nie jest ruska propaganda, wręcz przeciwnie, jest to propaganda skrajny wideł i siekier, po to tylko, żeby z nas zrobić idiotów. Moi drodzy, mówiłem, mówię i mówił będę. Jeżeli ktoś wam podsyła jakiś materiał, w którym jest napisany, że to jest druk sejmowy czy druk z Senatu, nic to nie kosztuje, wpisujecie sejm.gov.pl lub senat.gov.pl. I tam sobie można wszystko ładnie sprawdzić. Bo jeżeli tego nie ma na stronach sejmowych czy Senatu, to znaczy, że tego tak naprawdę jeszcze oficjalnie nie ma. Czyli skąd ten ktoś by miał te dokumenty? Tym bardziej, że tak wysoki numer 2069 to w tej chwili nawet w Sejmie nie występuje, bo w Sejmie to jest 740, o ile dobrze pamiętam. Bądźcie czujni, nie dajcie się manipulować. A teraz przechodzimy do głównego wątku. Moi drodzy, oczywiście pierwszym tematem, który chciałem poruszyć, jest to temat, no widzicie tutaj, tego największego przegrywa i oszusta w historii nowoczesnej Europy. O co chodzi? Stany Zjednoczone jednogłośnie odrzuciły tak zwany plan zwycięstwa Żeleńskiego, ale nie mówią mu tego otwarcie. Tak podaje The Economist. W publikacji zwrócono uwagę na trudną sytuację na Ukrainie. Kijów traci zarówno terytoria zajmowane przez ukraińskie siły zbrojne w Donbasie, jak i wsparcie finansowe ze strony krajów zachodnich. No cóż, moi drodzy, widać, jego 5 minut się skończyło. Jak to się mówi, sługa narodu zrobił, co miał zrobić, a teraz won do kąta, wytrzyj gila i patrz, jak starsi załatwiają sprawy. No niestety tak to wygląda. Tylko dlaczego naszym kosztem? I to była, moi drodzy, informacja z The Economist, ale Financial Times podał, że Zełenski zaproponował pierwszy krok w kierunku zakończenia wojny. Obiecał, że Ukraina zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną. No i Zełenski, mówiąc szczerze, mając nóż na gardle, musi się tego trzymać, bo
Takie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Już tłumaczę. Odpowiedzią na te pytanie tak naprawdę jest artykuł, który ukazał się w Politico. Bo zdajecie sobie sprawę, że oczywiście politycy nigdy takich rzeczy nie mówią otwarcie. Mają do tego media, które pewne rzeczy po prostu sugerują. Co Politico napisało? Stany Zjednoczone nie są w tej chwili gotowe, aby dać Ukrainie gwarancję oraz zaproszenie do NATO. Cytuję. Sojusz nie osiągnął jeszcze punktu, w którym jest gotowy zaoferować członkostwo lub zaproszenie Ukrainie do NATO. Naszym zamiarem jest dalsze przybliżanie ich do NATO. Tak powiedział ambasador USA przy NATO Julian Smith. Wcześniej zachodnie media informowały, że Biden może zaprosić Ukrainę, jeśli Kamala Harris wygra wybory. Moi drodzy, zauważcie, jak zaczynają się wycofywać z tych swoich gwarancji. Niedawno pokazywałem materiał, jak to Lloyd Austin powiedział, żeby Ukraina skupiła się raczej na produkcji własnych dronów, niż liczyła na ich rakiety, które kosztują po milionie dolarów za sztukę. W tej chwili tu już jest oficjalne takie, półoficjalne można powiedzieć, info, że raczej niech Ukraina na NATO nie liczy. Plan Zełenskiego jest tak naprawdę tylko tyle warty, ile papier, na którym on ten plan zapisał. I tak to wygląda. Dlatego już zaczyna myśl mówić o zawieszeniu broni, o pokoju i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ten człowiek nie warty jest nawet splunięcia. Dlaczego? Jaki by on nie był, swój naród wystawił na rzeź. Na tej wojnie zarobił przeokropny majątek, jednocześnie nie dając swoim ludziom naprawdę kawałka chleba czy kawałka karabinu. Tak mówmy, jak jest. I bądźmy obiektywni. I nie dlatego, że ja mam jakąś sympatię do Ukraińców, bo nie mam. Natomiast trzeba być obiektywnym w swoich osądach. I tak uważam, nie jest warty, żeby nawet na niego splunąć. A stanowisko prezydenta to już dawno mu się przeterminowało. Moi drodzy, to, że ta ukraińska awantura była tak naprawdę, mówię była w czasie przeszłym, bo to już jest końcówka, maszynką do mielenia mięsa, niech będzie ten dowód. I jest to materiał szokujący co dla niektórych, ale trzeba to pokazać. Moi drodzy, jest to list znaleziony przy polskim najemniku, zastrzelonym przez rosyjskich żołnierzy. Jest tu napisane, niech będzie przeklęty dzień, w którym tu przybyliśmy. Ukry nas zdradzili, uciekli przed ruskimi, zostawiając nas na śmierć. Niech się smażą w piekle. Nie mamy szansy. Wy tego nie widzicie, bo tu ta plama krwi tak zasłania. No ja sobie tutaj mocno dosyć powiększyłem. No tak jest tu napisane. Moi drodzy, nawet tego nie trzeba komentować. To się skomentowało samo. I tak jak teraz politycy mają wielkie oburzenie, że na szczycie G7 na temat Ukrainy rozmawia się bez Polski. A na co wy żeście liczyli? Przecież to Ukraina zaprosiła ich na szczyt G7 tak naprawdę w swojej sprawie. Bo to jest taki naród. Mówię o zachodniej Ukrainie. Oni mają taką jedną zasadę, którą można to przetłumaczyć tak naprawdę na polski język, którą mnie kiedyś jeden gościu powiedział. I to jest taki cytat. Jak masz frajera, to go duś, a jak jest pusty, to go puść. Tak, moi drodzy, i tak działają Ukraińcy. Jeżeli mogą coś od ciebie jeszcze wyciągnąć, to będą doić ile się da, a jeżeli nie, to cię po prostu kopną w dupę. Tak to wygląda. I niech ten list będzie dowodem tego, co przed sekundą powiedziałem. Moi drodzy, tu taka informacja, oczywiście ja ją skomentuję po swojemu, ale ja ją wam podam. Oczywiście w tej chwili na waszych ekranach Radek Sikorski, ewentualnie można powiedzieć Rapaport Sikorski, jak zwał, tak zwał. Otóż TVP Info bardzo mocno się rozpędziło i powiedziało, że Radek Sikorski złożył wniosek, żeby ukraińskim uchodźcom zabrać świadczenia socjalne. Nie do końca tak to było, moi drodzy. Ja wam tu zacytuję to. O co chodzi? Minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Sikorski oświadczył, że zaproponował Scholzowi pozbawienie ukraińskich uchodźców świadczeń socjalnych, aby zachęcić ich do powrotu do ojczyzny. Pytanie jedno, które jest kluczem. Zaproponował Scholzowi.
nie w Polsce. Ale lećmy dalej, bo teraz będzie cytat. Zasugerowałem mu, czyli Scholzowi, że świadczenia socjalne otrzymywane przez ukraińskich uchodźców, które mogą wynieść nawet 1200 euro miesięcznie, lepiej byłoby przekazywać bezpośrednio Ukrainie i nie jest dobrze, aby istniała zachęta finansowa do pozostania w Niemczech, zamiast pozwolić mężczyznom walczyć na froncie, a kobietom odbudowywać bazę podatkową. To powiedział Sikorski w wywiadzie dla TVP Info. Oczywiście TVP Info to po swojemu przekombinowała, ale moi drodzy, on tu nie mówi słowa o Polsce. On tu wspomina o Niemczech. To czy to jest minister spraw zagranicznych? Polski czy Niemiec? No liczę, że w komentarzu dacie mi odpowiedź na to pytanie. Moi drodzy, no jakoś tak się porobiło na tym moim kanale, że ja rzucam jakąś informację, a za dwa dni albo trzy cała Unia Europejska ma przepotężną sraczkę. O co chodzi? Już tłumaczę. Na waszych ekranach jest to materiał z niemieckiej prasy, z Bilda dokładnie. W czym jest rzecz? Erdogan przybył do Rosji i zamierza dołączyć do BRICS. Choć pogorszy to relacje Turcji z NATO. Tak mówi Bild. Wniosek o przystąpienie do związku BRICS może być rozpatrzony w najbliższych dniach w Kazaniu. Erdogan nie przejmuje się, że zaszkodzi to stosunkom z NATO, którego Turcja jest członkiem. Erdogan chce wzbudzić tak naprawdę na Zachodzie zazdrość, czując się odrzucony. Do Rosji przybył także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Moi drodzy, wiecie co się stanie, jeżeli Turcja przystąpi do BRICS? NATO nie istnieje, bo Turcja tak naprawdę jest największą armią, która wchodzi w skład NATO, bo nie mówimy o armii amerykańskiej, która jest daleko, daleko. Mówimy tutaj o armii, która jest dosyć blisko. Co wtedy się wydarzy? Nie muszę chyba mówić. No, NATO praktycznie przestanie istnieć. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Liczę, że wy się odpalicie i powiecie swoje zdanie na ten temat. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o BRICS. Moi drodzy, mówiłem przed sekundą, że będzie o BRICS i będzie. Zobaczcie ten materiał. Wasza нынешняя поездка в Россию первая в должности президента Исламской Республики Иран. И это имеет большое символическое значение. Иран стал полноправным членом БРИКС. Так, мои друзья, подчас своей первой визиты как президент Ирану Пезешкян spotkał się z Władimirem Putinem, aby omówić wejście Iranu do BRICS jako pełnoprawnego członka i omówić dalszą współpracę. No, obaj liderzy potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Nawet tego nie komentuję, moi drodzy. Tu nie ma co komentować. To się dzieje na naszych oczach. Tak, moi drodzy, rozgrywają Europę na możliwe wszelkie sposoby. I co? I nic. A Unia Europejska? No cóż, chce ukraść Rosji pieniądze, rosyjskie aktywa, z czego bardzo są dumni politycy, szczególnie lewicowi, którzy w Parlamencie Europejskim zasiadają. Tylko nie mam tu teraz akurat tej transkrypcji. Minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow powiedział, że oni się nie przejmują. Oni i tak sobie te pieniądze odbiorą. Wiecie, w ustach Ławrowa takie słowa mogą znaczyć niewiele lub bardzo wiele. No ale mamy taką elitę polityczną, jaką mamy, gdzie oni po prostu innych uważają za idiotów. Tylko że niebawem się okaże, że król jest po prostu nagi. Tak, moi drodzy, i to wszystkie tematy na dzisiaj. No jeszcze mam taką pracę, jaką mam, nieregularną. Ale cóż, damy radę.
Oczywiście, komu się podobało, poproszę o lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście puknijcie mnie tam w dzwoneczek. Nie tam, gdzie niektórzy myślą, tylko w ten dzwoneczek tutaj na ekranie. Ale żeby nie zakończyć tego programu tak bez żadnej puenty, to będzie takie motto. Wojna jest wtedy, kiedy to rząd mówi ludziom, kto jest wrogiem. Ale kiedy ludzie zauważą, kto jest prawdziwym wrogiem, wtedy wybucha rewolucja. Wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się ciepło, hej!